Christopher McCandless był osobą, która zainspirowała Shona Penna do stworzenia filmu Into the Wild. W Polsce ten film nosi tytuł Wszystko za życie. Podczas swojej podróży, która jest głównym motywem filmu, Chris przyjął fałszywe imię Alexander i nazwisko Supertramp. Jego celem była samotna podróż, pozbycie się wszystkich niepotrzebnych rzeczy i życie zgodne z naturą. Kim był McCandless? Dlaczego podjął decyzję o samotnej podróży? Christopher urodził się końcem lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Był synem Walta oraz Wilhelmina Johnson, zwanej Billy. Walt był inżynierem w NASA, natomiast Billy była pracownikiem biurowym w firmie zajmującą się produkcją samolotów oraz sprzętu wojskowego. Po kilku latach związku Walt i Billy zdecydowali się założyć wspólną firmę, która przyniosła ich rodzinie dużo zysków. Jednak wspólne interesy oraz prowadzenie rodziny przyczyniły się do częstych kłótni małżonków. Niestety sprzeczki miały miejsce w obecności ich małych dzieci. Te wydarzenia miały wpływ na późniejsze relacje Chrisa z rodzicami. Ojciec Chrisa, Walt, miał jeszcze 6 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Kiedy Walt zakładał rodzinę z Billy, był jeszcze w formalnym związku z poprzednią żoną. Christopher dowiedział się o tym fakcie dość późno, co miało wpływ na jego stosunek do ojca i całej rodziny. Chris uważał, że całe jego życie było kłamstwem. Oczywiście ojciec Chrisa utrzymywał kontakt z dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Całą ekipą jeździli na survivalowe wakacje. Głównie chodzili po górach, wiosłowali, żyli w prostych warunkach. Kiedy chłopcy podrośli, rodzina McCandlesów jeździła na męskie wypady. Poza tym Chris i jego ojciec zaczęli uprawiać wspinaczkę. Od 16 roku życia Chris wraz z ojcem wspinali się regularnie co lato. Chris był niepokornym dzieckiem. Z jednej strony był dobrym uczniem o bardzo wysokich stopniach, cechującym się nieprzeciętną inteligencją. Miał osiągnięcia w dziedzinie sportu, świetnie biegał. Dzięki wysokim osiągnięciom został kapitanem drużyny w biegach przełajowych. Trenował swoich kolegów w bardzo trudnych warunkach. Aktywność fizyczną traktował jako formę ćwiczeń duchowych. Z drugiej strony odmówił napisania artykułu, który miał być napisany tak, jak kazał mu nauczyciel. W związku z tym dostał ocenę F, czyli najniższą. Chris nie był typem grzecznego i podporządkowanego ucznia, tylko był dzieckiem, które ma swój własny światopogląd i swoje zdanie. Był uparty i wytrwały w tym, co robi. W 1986 roku Chris skończył szkołę średnią, po czym udał się w samotną podróż. Podczas samotnej podróży McCandless odkrył, że jego ojciec przez pewien czas był równocześnie z Billy i swoją poprzednią żoną. Podobno wrócił z wyprawy cały obdarty i źle ubrany. Niestety, bardzo kontrastował ze swoim współlokatorem, który był modnie i elegancko ubrany. Jednak to Chris został do końca college'u, uzyskując wysokie stopnie. Natomiast jego współlokator po kilku miesiącach zrezygnował z dalszej nauki. Christopher studiował równocześnie historię i antropologię. Był bardzo dobrym studentem, zakończył studia z wyróżnieniem. Jednak on nie był tym faktem zbyt przejęty. Uważał, że studia to moda XX wieku i nie warto się nimi przejmować. Jakim chłopakiem był Chris podczas studiów? McCandless stronił od rówieśników. Z innymi integrowały go tylko te aktywności, które sam wybierał. Większość czasu spędzał w bibliotece. Czy Chris miał dziewczynę? Istnieją domysły, że Chris do końca życia żył w dobrowolnym celibacie. Podobno na tą decyzję wpłynęła literatura, którą czytał. Jednak jego siostra Kerry wspomina, że jako nastolatek przyprowadził do domu pewną dziewczynę, jednak kiedy jego matka ją zobaczyła, odesłała ją do domu. Podczas podróży Chris spodobał się dziewczynie o imieniu Tracy. To okazywało mu swoje zainteresowanie, jednak Chris nie chciał się z nią związać. Podobno Chris zwierzył się kiedyś jednemu z kolegów, że chciałby założyć rodzinę. W 1990 roku Chris ukończył studia i uzyskał odpowiednik polskiego licencjatu z danej dziedziny. Rodzice mieli nadzieję, że Chris ukończy prawo. Chcieli mu pomóc finansowo, jednak ten miał jeszcze niewykorzystane 24 tysiące dolarów. Nie chciał przeznaczyć ich na studia, ale oddał je organizacji wspierającą ubogich. Chris opuścił Virginię latem 1990 roku.
Początkowo podróżował starym Datsunem, jednak jego samochód został uszkodzony przez powódź, która zastała go na granicy Nevady i Arizony. Co prawda samochód przetrwał, ale był poważnie uszkodzony. Chris nie chciał kontynuować wyprawy swoim samochodem. Obawiał się, że może zostać aresztowany, ponieważ nie miał ważnego ubezpieczenia. W związku z tym odpiął tablice rejestracyjne i spalił swoje dokumenty oraz pozostałe pieniądze. Spakował najważniejsze rzeczy do plecaka. Następnie podjął podróż po górach Sierra Nevada. Chris nocował w chatkach na szlaku. Kiedy zabrakło mu jedzenia, włamywał się do domów i wykradał jedzenie i pieniądze. Podobno zaprzyjaźnił się wtedy z grupą lokalnych włamywaczy. Początkiem 1991 roku Chris udał się do Kalifornii, stamtąd do Arizony, a później do północnej Dakoty. Chwilowo osiedlił się w mieście, podjął pracę, następnie zatrudnił się na farmie, pracując przy zbiorach zboża. Za zarobione pieniądze zakupił kajak. Poza tym postanowił zrezygnować z pracy. Rzeczy materialne nie miały dla niego żadnej wartości. Uważał, że jego przygody były ciekawsze, kiedy nie miał pieniędzy. Podejmując taką decyzję, skazał się na niemal ascetyczny styl życia. Podczas tej części podróży poznał Wayna Westerberga. Nawiązał z nim bliską relację. Często pisał do niego pocztówki. Uważa się, że ta znajomość była dla Chrisa wyjątkowa, ponieważ jego relacja z Wayne'em była bliższa niż z rodzicami. Kolejną istotną postacią jest Jan Barres. To kobieta, z którą Chris znalazł wspólny język. Kontynuował tę znajomość, wysyłając listy i kartki. Sama kobieta wspomina go jako dobrego rozmówcę. Pamięta, że był bardzo głodny. Już wtedy przedstawiał się jako Alex. McCandless postanowił przemieszczać się po rzece Colorado. Niestety, rzeka jest niebezpieczna i aby przemieszczać się po niektórych odcinkach, należy mieć odpowiednie umiejętności, sprzęt oraz licencję. Można powiedzieć, że Chris miał wiele szczęścia, ponieważ uniknął wypadku. Jednak jest to kolejna sytuacja, która pokazuje, że McCandless był nieodpowiedzialny i nie podejmował racjonalnych decyzji. Jego wyczyny na rzece Colorado oraz w pobliskich rzekach zaobserwowali turyści. To oni zobaczyli, że Chris nie ma sprzętu i pływa po rwących odcinkach. Zaalarmowali policję. Służby bezskutecznie poszukiwały intruza. Po kilku tygodniach spędzonych na kajakowaniu Christopher przekroczył granicę Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Tam napotkał przeszkodę w postaci wodospadów. Nie był w stanie pokonać ich kajakiem. Udał się do wioski w pobliżu granicy. Jednak postanowił wrócić do Stanów Zjednoczonych, ponieważ stwierdził, że Meksyk może być dla niego trudny do przemierzenia. Podczas powrotu został zatrzymany. Straż graniczna znalazła u niego pistolet. Był przetrzymywany w areszcie przez kilka dni. Wtedy McCandless postanowił wybrać się na Alaskę. Powrócił do Dakoty Północnej. Już tam miał problem z pieniędzmi, niedożywieniem. Na pewno był spłoszony z powodu pobytu w areszcie. Nie miał broni ani żadnego sprzętu do przemieszczania się, choćby zwykłego roweru. Przez pewien czas Chris był autostopowiczem oraz podróżował pieszo, aż do momentu, kiedy dotarł do Bullhead City. Tam zakochał się w krajobrazie pustyni. Podjął też pracę, czuł się tam dobrze. Rozważał pozostanie w mieście na dłużej. Nawet chciał zakończyć swoją wędrówkę. Po odejściu z Bullhead City McCandless osiedlił się w Slab City. Było to miejsce, które pełniło rolę obozowiska wędrownych. Tam Christopher zaczął przygotowywać się do wyprawy na Alaskę. Początkiem 1992 roku Chris znalazł się w Selton City. Z tym miejscem wiąże się wyjątkowa historia. Poznał tam Rolanda Franca. Starszy mężczyzna był oczarowany osobowością chłopaka. Nawet chciał go zaadoptować. Przed wyprawą na Alaskę Chris chciał zarobić trochę pieniędzy. Powrócił więc na farmę, gdzie pracował na początku swojej podróży. Kiedy stamtąd odchodził, miał poczucie, że nigdy już nie spotka tych ludzi. Przed samą wyprawą na Alaskę McCandless poznaje mamę Wayna. Mary Westerberg ma bardzo dobry kontakt z Christopherem. Podobno ich pierwsza rozmowa trwała około 5 godzin. Jednak Chris pragnie podążać dalej. Wyjeżdża do miasteczka w pobliżu Stampede Trail. Christopher poruszał się pieszo, mając na plecach swój ogromny bagaż, który rzucał się w oczy. Kiedy dotarł na Alaskę, widziało go wielu ludzi. Mężczyzna nie podawał swojego prawdziwego imienia, tylko przybrane imię i nazwisko Alexander Supertramp.
Ludzie, którzy go widzieli, uważali go za dziwnego. Jeden z mężczyzn opisał go jako dziwnego oraz nieufnego. Wiele osób zwróciło uwagę na wyczuwalny brak higieny u Christophera. Aby dotrzeć w głąb parku na Alasce, McCandless musiał dostać się na obrzeża małego miasteczka. Swoją pomoc zaoferował mu elektryk o nazwisku Gallien. Gallien widział, że Christopher nie jest przygotowany do wyprawy. Miał mało jedzenia i nie posiadał ekwipunku do życia w dziczy. Mężczyzna postanowił uświadomić to Chrisowi. Chris był uparty, nie chciał nawet opóźnić wycieczki. To sugerował mu Gallien. Kiedy elektryk zorientował się, że Alex nie zmieni swoich planów, postanowił mu pomóc. Chciał zabrać go na zakupy, aby kupić odpowiedni sprzęt oraz jakieś jedzenie. Christopher na to się nie zgodził. Dostał od Galliena trochę jedzenia i gumowce. Tak więc Chris wyruszył wzdłuż Stampede Trail. Młody mężczyzna nie radził sobie w życiu na Alasce. Po pierwsze Chris chciał udać się w kierunku Morza Beringa, jednak odstraszył go burz. Musiał wrócić na starą trasę. Tam odnalazł pozostawiony autobus. Wrak stał się jego miejscem noclegowym. Christopher miał ze sobą trochę jedzenia, książki o lokalnej faunie i florze i kilka innych osobistych rzeczy. Na podstawie jego pamiętników można przypuszczać, że żywił się zwierzyną leśną oraz próbował szukać jadalnych roślin. Christopher próbował zapewnić sobie pożywienie polując na łosia, jednak nie udało mu się zabezpieczyć mięsa. Zrobił to w zły sposób, przez co mięso łosia było do wyrzucenia. Chris bardzo żałował, że pozbawił życia zwierzę. I to jeszcze na darmo. McCandless spędził w dziczy 113 dni. W końcu uświadomił sobie, że nie da rady już sam funkcjonować. Przede wszystkim był wygłodzony, ważył około 30 kg. Postanowił wrócić do cywilizacji, jednak droga wzdłuż Stampede Trail okazała się drogą bez powrotu, przynajmniej dla niego. W związku z topnieniem lodowca rzeka Teklanika wyzbrała i przejście przez nią było nie do wykonania. Chris wrócił się do swojego busa, jednak kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, gdzie Chris chciał przejść przez rzekę, istniało inne przejście, które było osiągalne. Jego nieświadomość wynikała z tego, że nie miał ze sobą dobrej mapy. Christopher, który był blisko śmierci z wygłodzenia całkiem tego świadomy, napisał kartkę z prośbą o pomoc. Na tej kartce znajdowała się informacja, że chłopak poszedł zbierać jagody. Nie jest znana dokładna data śmierci McCandlessa. Wiadomo, że na kilka dni przed śmiercią wykonał sobie pamiątkowe zdjęcie, na którym macha do obiektywu. Jadał jagody, które chroniły go przed głodem. Chris zostawił notatkę, która mówiła o tym, że odnalazł sens życia i dziękuję Bogu za swoje życie. Ciało Christophera zostało odnalezione przez dwóch podróżników, którzy szukali obozowiska. Weszli do autobusu, ponieważ zaciekawił ich specyficzny zapach. Tam zastali ciało w śpiworze. Natychmiast zawiadomili policję. Ta stwierdziła, że zgon nastąpił jakieś 2 tygodnie wcześniej, czyli około 18 sierpnia 1992 roku. Po śmierci przypadek Chrisa został nagłośniony. Napisano o nim książkę, nagrano film, a samo miejsce, gdzie zmarł, czyli biało-zielony autobus, stał się mekką niektórych turystów. Niestety w czasie wyprawy do busa zdarzały się śmiertelne wypadki, dlatego tamtejsze władze postanowiły przetransportować obiekt do muzeum. Po śmierci wiele osób podniosło dyskusję na temat wyprawy Chrisa. Część osób twierdzi, że była to samobójcza decyzja, jednak istnieją też idealiści, którzy uważają McCandlessa za bohatera, który przetrwałby życie w dziczy, gdyby nie zatruł się jagodami.